Listopad nie jest ulubionym miesiącem tych z Państwa, którzy kochają słońce i ciepłe powietrze. Niestety, najbliższe dni przyniosą ochłodzenie nie tylko u nas, ale także w Europie Środkowej i w dalszym ciągu miejscami przelotne opady. Nie zabraknie także i mgieł. Dobry wieczór Państwu, Marzena Słupkowska. Niemal cała Europa pod wpływem niżów i wędrujących frontów atmosferycznych. Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia, a na Pomorzu Zachodnim pojawi się kolejny ośrodek niżowy. Natomiast na południowym wschodzie oddziaływać będzie front atmosferyczny, który zapewni kolejną porcję chmur i deszczu, zwłaszcza w nocy. Napłynie do nas nieco chłodniejsze powietrze z zachodu. W nocy deszcz będzie padać już tylko od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Tatry i Bieszczady. Mocniej na Lubelszczyźnie i Pogórzu Karpackim. Nad ranem utworzą się liczne, niektóre gęste mgły i od 3 do 7 stopni. Przed południem słabo zachodnim oraz kadma w Szpałopkę i Podpaci. W pozostałym kraju słonecznie. Metr każdy od 5